Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony kanał Paradek Global Fries. Witam wszystkich bardzo serdecznie, drogi widzów, oczywiście drodzy Państwo, również się wszystkich witam. I dzisiaj na sam początek chciałem oczywiście powiedzieć, zapraszam do subskrypcji kanału Paradek Global Fries, oczywiście na YouTube, do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. No i również do obserwacji Facebooka i Instagrama, zostawić obserwację, łapkę w górę lub serduszko i dalej udostępnić ten film. Także zapraszam na te trzy konta. Więcej informacji oczywiście jest też również na YouTubie, na Facebooku i oczywiście nowy profil na Instagramie. Profil o Instagramie myślę, że udostępnię na Facebooku lub też na YouTubie. Tam oczywiście zapraszam. A dziś oczywiście krótki materiał na temat właśnie tej rośliny. Ona jest obecnie przywieziona z Berlina, z Niemiec, ale można ją też dostać w Polsce, w Ikei bodajże. Nam kosztuje chyba około 60 zł, 40 coś takiego. Mała sadzonka właśnie tej rośliny kosztuje około 40 zł. Ja za to zapłaciłem, żeby wam nie skłamać, około 7 euro, czyli więcej na tym wyszłem. Jak widzimy, roślina niektóre pąki już puszcza, niektóre już pęka, tak dalej. Jak widzimy, nowe liście puszcza, ale niektóre są niestety w tragicznym stanie, tak dalej, bo po prostu nie była zmieniona ziemia, tak dalej, dlatego wynika z tego, że jest tam mniej więcej w takiej kondycji, tak dalej. I mniej więcej jak zadbać o taką właśnie kangurzą łapę, inaczej na to mówili Ani Zakotas, coś takiego to się tam nazywało bodajże, Ani Zakotas, no myślę, że coś takiego się nazywało, ale na 100% nie jestem pewien. Pełna oczywiście nazwa będzie oczywiście udostępniona pewnie na YouTubie, czy też na Facebooku i Instagramie, także tam oczywiście zapraszam do po więcej informacji. Dziś oczywiście o pielęgnacji tej oto rośliny, tak zwanej, zwanej też kangurzą łapą. Więcej jaka ziemia, jaki nawóz. Można oczywiście też również nawóz stosować taki, jak tym mniej więcej widzimy. Kwas bursztynowy, tak jak mówiłem, kwasek sezonowy czy coś takiego, lub po prostu nawóz florowit w płynie, też jest bardzo dobry do takich mniej więcej roślin. Po przekwitnięciu roślina pędy muszą być niestety obcięte, przekwitłe oczywiście pędy muszą być obcięte. Ziemia oczywiście może to być mieszanka jakaś, mniej więcej ziemia uniwersalna, troszkę perlitu z piaskiem wymieszana ładnie i dobra do tego. Też może być na przykład troszeczkę też zmieszane z tym ziemią uniwersalną, z perlitem, z piaskiem i na wierzchu troszeczkę podłoża od sorczyków. To jest taki właśnie, tak jak mniej więcej widzicie, tutaj jest też torf. O, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, tak to wygląda, ten torf. To jest właśnie ten torf, nie wiem, czy to jest tak dobrze widać. Jeśli jest widać, to jest, najwyżej dajcie znać w komentarzu. Właśnie, może nie torf, to jest podłoże do storczyka, tak? Więc i tak podłoże możemy na tą mieszankę troszkę położyć i mniej więcej mamy ten. Jeżeli chodzi o nawożenie, to mniej więcej raz w miesiącu nawozić florowitem w płynie do roślin kwitnących lub po prostu tym kwasem bursztynowym lub po prostu kwaskiem cytrynowym, wymieszać ładnie z wodą jedną rzeczkę i po prostu albo tym nawozem raz w miesiącu dać ten nawóz, czy tam nawet raz na 3 tygodnie by też starczyło i powinno dobrze rosnąć. Jeżeli chodzi o ziemię, to tak jak już mówiłem, ziemia uniwersalna lub ziemia plagron lub ziemia kompostana. Najlepiej zmieszać z perlitem lub po prostu kupić takie gotowe mieszanki podłożowe. Najlepsza ziemia taka była dosyć dobra. Polecam oczywiście ziemię plagron, bo ona jest oczywiście taka spulchniała, jest żyzna i ma w sobie perlit i różne inne mineralne składniki. Podobnie jest jak z kompostaną ziemią. To jest mieszanka też kokosowego. Kompostana to jest inaczej mówiąc z mieszanką kokosowego, też torfu, innych różnych mineralnych rzeczy. Także jeżeli chodzi o ziemię, o nawożenie, to już mniej więcej powiedziałem, podlewanie. No praktycznie dziś mamy, drodzy Państwo, około 24 stopnie. 24 stopnie, także jeżeli oczywiście kwiat ma sucho, to podlewamy je co 2 dni w takiej mniej więcej temperaturze. Tak? Czyli co 2 dni podlewamy kwiat.
Jeśli jest, spadnie temperatura, tak? Do 10 do 14 stopni, do 10 do 14 stopni, to po prostu podlewamy tam, powiedzmy, że no powiedzmy raz na 5 dni, raz na tydzień powinno wystarczyć, tak? Także tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację, a ja oczywiście się będę oczywiście z Wami żegnał. Także to była oczywiście uprawa kangurzej łapy. Także z Wami się żegnam i oczywiście do zobaczenia do kolejnych materiałów. Ograniczę się na razie. No i oczywiście pozdrawiam.